Hej, ja jestem Zwirbą, a to jest szósty odcinek z naszej gry Czechosłowacją, a dokładniej Czeskim Imperium, i gdzie przewodzimy frakcji Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Narodu Czeskiego. W tym momencie jesteśmy w trakcie wojny ze Związkiem Radzieckim. Się zastanawiam tutaj, co sensownego zrobić, ponieważ chwilowo jest nasza ofensywa, że tak powiem, została wstrzymana. Tutaj przeciwnik nas atakuje na całej linii. Najpierw udało nam się zająć trochę terenu, na przykład tutaj Mińsk. Tutaj też trochę udało nam się zająć, pójść na wschód. Tylko teraz się zastanawiam, czy to jest dobry krok, czy to jest dobry moment, żeby dalej się tutaj starać utrzymywać na tej linii, gdzie mamy problemy z zaopatrzeniem. Jak mamy problemy z zaopatrzeniem, oznacza, że nasze działy wywalczą w gorszym stanie i co najgorsze, też tracimy sprzęt z powodu tak zwanego wyczerpania, czyli attrition. I uważam, że tutaj może byłoby niegłupim pomysłem tak naprawdę anulować naszą linię. Tutaj wstrzymać atak. I tu możemy jeszcze chwilkę się bronić, miejmy nadzieję. W sumie możemy zobaczyć jeszcze chwilkę tutaj, starać się utrzymać te pozycje, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Tutaj możemy... Tutaj mamy nadzieję, że nikt nie atakuje. Tutaj mamy problemy z zaopatrzeniem tutaj w okolicy Mińska i tutaj na tym terenie. Tutaj mamy na szczęście nie tak najgorzej. Jeszcze z tym... Z tymi brakami w zaopatrzeniu. Tutaj będziemy jeszcze do tego rozwijamy naszą infrastrukturę. No to w takim razie plan jest taki. W razie czego będę chciał się wycofać bardziej na wschód. Skrócić w miarę możliwości jakąś linię. Gdzieś pójść tak. Tutaj wyznaczona... mniej więcej granicą dobrej linii zaopatrzenia. I tak też tutaj wyznaczę taką linię w razie czego odwrotu. To chyba jakoś tak. Tak, tak. Jakoś... chyba to tak będzie iść ta linia. Zobaczmy. No, prawie idealnie. Tutaj powinniśmy tylko... Nie to, tylko zaznaczyć tą fallback line. I w ten sposób. I tutaj mamy... aha, tutaj jeszcze ta linia w takim razie może być... Tu musimy jeszcze ją raz namalować. Tak naprawdę. Czyli jakoś... Tu. Chyba coś takiego. Dokładnie w ten sposób byśmy mieli tutaj namalowaną tą linię odwrotu i w razie czego będziemy gotowi wycofać całość naszych oddziałów za linię. No i miejmy nadzieję, że tutaj poprawa naszej infrastruktury, którą inwestuje, zaowocuje. No i miejmy nadzieję, że nasze, że tak powiem, braki w zaopatrzeniu i tak dalej się zaczną. Nie będziemy mieli zbyt dużych problemów z zaopatrzeniem. Tutaj mamy, trochę nam brakuje artylerii już, ale miejmy nadzieję, że to się uda nadrobić. Tutaj przeciwnik będzie nas atakował, tutaj w tej pozycji przeciwnik, no tutaj miejmy nadzieję, że tak naprawdę przeciwnik będzie coraz nie najlepszej pozycji. Tutaj część naszych oddziałów atakuje, chociaż nie kazałem im atakować. Najważniejsze jest tutaj utrzymać po prostu tę pozycję. Tutaj przeciwnik z kolei wyrzucił nas z tej pozycji, więc tutaj będziemy chcieli zgromadzić wszystkie siły i po prostu spróbować uderzyć na tą pozycję. Tak jak widać, to raczej się nam nie uda zbytnio. No ale nigdy nie wiadomo, tutaj mamy do czynienia ze zwykłą dywizją piechoty, tutaj mamy ciężką piechotę. Więc tutaj będziemy chcieli zgromadzić te siły. Jeśli nam się uda wyrzucić stąd Sowietów z tej pozycji, no to będziemy mogli się znowu łatwiej bronić na linii rzek. Więc tak, tutaj priorytetem dla nas tak naprawdę będzie obrona ważnych dla nas pozycji. Tutaj no niestety widzę, że się nie uda raczej obronić tego punktu, więc Sowieci będą nas powoli wypychać, ale też jednocześnie nie będą tracić dużo, będą każde zwycięstwo okupować sporymi stratami, a im większe straty będą mieli odnosić, tym tak naprawdę będą w gorszej sytuacji z wyposażeniem. A im więcej czasu my, że tak powiem, wykupimy sobie, tym będziemy mieli tutaj lepszą sytuację z zaopatrzeniem. Miejmy nadzieję, że tak to wszystko się zdarzy. W
was chcę nie tutaj do ataku, tylko tutaj chcę, żebyście się przemieścili strategicznie. Tutaj zaraz wyrzucimy te dywizje sowieckie z tej pozycji. Tutaj na nas Sowieci atakują. Tu my zaraz wyrzucimy Sowietów z naszej dawnej pozycji, gdzie my byliśmy. Tutaj przeciwnik nas być może będzie chciał wyrzucić z tej pozycji. Tutaj niestety widzę. Chociaż jak widać sobie radzimy nie najgorzej. Tutaj atak przeciwnika jest odpierany. Tutaj powinniśmy zaraz zwyciężyć. No i zobaczmy jak tam z naszymi brakami. No artylerię prawie, że tak powiem, już uzupełniliśmy. Nasze niedobory. Znaczy raz uzupełniamy, raz nie uzupełniamy. Więc to wygląda tak niezbyt jakoś super. Zobaczmy jeszcze jak tutaj z lotnictwem w ogóle. Tutaj na Ukrainie mamy nasze samoloty wsparcie, a tutaj to jest już wschodnia Polska? Nie, to jest ciągle Ukraina. Tutaj by się nam przydało chociaż trochę tak naprawdę samolotów wsparcia i tak to zrobimy. Będziemy chcieli mieć skrzydła po 40 samolotów, jak zwykle. Po 40 i 40 i 40 i 40 i jeszcze 40 i ostatnie takie skrzydło, żeby mieć trochę w zapasie. Tutaj przeciwnik nas już tutaj prawie wypycha. Tutaj miejmy nadzieję, że się obronimy, więc tutaj może tak naprawdę przerzucimy część naszych dywizji na tą pozycję. Tutaj no tutaj widzę, ten atak został chwilowo wstrzymany, więc atakujemy jeszcze raz z pełną siłą. No i miejmy nadzieję, że tutaj się raz, dwa uda. Tutaj część dywizji też dorzucimy do ataku na skrzydło. Nie powinniśmy zaraz wyrzucić stąd szybko Sowietów z tej pozycji na linii rzek. Tutaj przeciwnik nas atakuje. Miejmy nadzieję, że tutaj się zaczniemy jakoś tam bronić. No i idzie to jako tako. Tutaj zaraz powinniśmy mieć te siły i zobaczmy, czy tutaj wszystkie są. Wydamy je oczywiście tutaj i będziemy chcieli właśnie robić ten rozkaz wspierania naszych pozycji, dzięki czemu tutaj w razie czego jak dojdzie do jakiegoś starcia, powinniśmy sobie mniej czy gorzej radzić. Tutaj te ataki są powstrzymywane. Tutaj z zaopatrzeniem, tutaj jest kiepska sytuacja, tutaj się poprawiła. Tutaj przeciwnik nas przez rzekę, że tak powiem, tutaj będziemy chcieli jak najszybciej się przemieścić. A bez strategicznego przemieszczenia oczywiście. Tutaj na szczęście. Dobrze, tutaj sytuacja jest opanowana. Tutaj przeciwnik się wdziera coraz głębiej w naszą linię. Co jest niestety niepokojące. My zaczynamy mieć powoli znowu dobry, znaczy niczego sobie, zapas sprzętu. Tu dorzucimy jeszcze jedną dywizję ciężkiej piechoty. Z tą artylerią tutaj my, nasi drodzy sojusznicy atakują. Mamy kolejnego asa przez tworzy. Tutaj będziemy chcieli wesprzeć te czołgi, bo te czołgi są niestety strasznie wrażliwym miejscem. Nie, w ten sposób. Tutaj udało nam się wyrzucić Sowietów za linię rzek. Tutaj teraz pytanie, tutaj jakbyśmy zaatakowali, tutaj mamy ciężką piechotę, mamy trochę ciężkiej piechoty. Możemy spróbować tutaj dorzucić dodatkowe siły. Kolejny as przez tworzy. Tutaj mamy całkiem nie najgorzej, widzę, z naszymi siłami. Zobaczmy jak tam nasze oddziały, nasze zaopatrzenie. 67, tutaj jest coraz gorsza sytuacja z zaopatrzeniem niestety. No ale
Sowieci tracą bardzo dużo żołnierzy kosztem. My stosunkowo niewiele. My straciliśmy do tej pory 450, 550, no prawie 560 tysięcy. Podczas gdy Sowieci stracili tak naprawdę bardzo sporo. Tutaj mamy dwie kolejne dywizje. Rzucimy je oczywiście tutaj do Wojciecha Luzy. I będziemy chcieli strategicznie przemieścić się w ten rejon, ponieważ tutaj widzę, sytuacja jest najniebezpieczniejsza tak naprawdę. Tutaj będziemy chcieli dorzucić dodatkowe dywizje. Skończyliśmy badać sprzęt wsparcia 3. Tutaj możemy tak naprawdę zacząć badać sprzęt zmechanizowany. Tutaj możemy też oddziały inżynieryjne. Na razie ulepszymy artylerię, żeby mieć jeszcze trochę tej siły. Tutaj jest, nie wiem dlaczego tutaj chcą atakować ciągle przez rzekę. Tutaj te pozycje są jako tako, powiedzmy. No, raz nam brakuje trochę tego sprzętu, raz mamy coraz lepiej. Zobaczmy też, czy w końcu dotarł do was Landlease. Landlease powinien dotrzeć z całym tym sprzętem w ciągu... Czekajcie, to znaczy, że co? Znaczy, że ja cały czas wam wysyłam? No i co, zobaczymy jak to będzie. Tutaj się cały czas trzymamy. Te dwie ciężkie dywizje, tymi dwiema ciężkimi dywizjami zajmiemy tutaj pozycję. Tutaj nie wiem, co ci Włosi chcą wykombinować. Tutaj ta dywizja powinna zająć tą pozycję. Tutaj my mamy 4 dywizje w tym czasem. Czy nie 4, tylko 10 dywizji. Tutaj jest niestety ta nieszczęsna rzeka. Więc ja bym wziął połowę tych dywizji i zaryzykował po prostu uderzenie tutaj. Tutaj mamy niestety do czynienia z drobnym wyłomem, którym, z tym drobnym wyłomem powinniśmy sobie, miejmy nadzieję, poradzić na tej pozycji. W każdym razie taki jest plan. Tutaj 15 dywizji sowieckich nas atakuje. Spróbujemy tymi dwoma dywizjami wypróbować uderzenie, ale to jednak nie będzie zbyt dobry pomysł. Tutaj będziemy potrzebowali więcej dywizji. Tutaj by się przydały teraz dywizje jugosłowiańskie, żeby ruszyły swoje zacne 4 litery. Tutaj mamy cały czas tą kawalerię do utrzymywania pozycji. Tutaj jakoś to, miejmy nadzieję, będzie. Tutaj te pozycje się powoli. Tutaj tymi 4 dywizjami, 5 nawet zaryzykujemy uderzenie. Wesprzemy jeszcze z tej pozycji. I tymi 2 dywizjami jeszcze dorzucimy stąd. Najważniejsze jest po prostu odciążyć inne rejony odcinka, że tak powiem. I po raz pierwszy tutaj w Mińsku mamy w pełni zaopatrzenie. Co pozwoli nam w tym momencie o wiele skuteczniej walczyć. I co więcej, tutaj możemy zaatakować kolejnymi dywizjami. Tutaj przeciwnik ma aż 13 dywizji. 14 nawet. I miejmy nadzieję, że... No jedynie tylko tutaj, co jest problem z zaopatrzeniem jeszcze. No ale tutaj już nic nie poradzimy z Żytomirem, zwłaszcza, że nie możemy, ponieważ kontrolujemy zbyt mały odcinek terenu. Tutaj te parę dywizji zajmie te pozycje. No i powoli powinniśmy tutaj stabilizować ten front i prędzej czy później powinniśmy zacząć wygrywać na, że tak powiem, wojnę na wyczerpanie zapasów. Jednocześnie będziemy za niedługo się szykować do powołania naszej pierwszej dywizji, takiej w pełni pancernej. Nawet zaczniemy już tworzyć taką dywizję.
Tylko czy jeszcze... Nie, chyba jeszcze nie będę chciał w tym bezpośrednim momencie. Zobaczmy, jak są z artylerią ciężką samobieżną. No, całkiem nie najgorzej. I teraz tak, z czołgami tutaj będziemy chcieli tak naprawdę zbadać oby te dwa. Czy mamy premię? Ile mamy jeszcze premii na pancerz? Dwa razy na czołgi. W takim razie tutaj zaczniemy badać za szybko, jak to szybko się da, czołgi ciężkie i średnie. I potem zaczniemy badać lepszą artylerię samobieżną i tu też będziemy już badać nową artylerię samobieżną i wtedy będziemy tworzyć dywizje pancerne złożone właśnie z takich typów jednostek. Sowieci mają bardzo dużo dywizji tak naprawdę, ale my sobie jakoś powinniśmy z tym poradzić. Niemcy mają zero dywizji. Ciekawe, co oni tutaj robią. Macie... cztery fabryki... nie macie w ogóle fabryk cywilnych. No cóż. Zobaczmy, co w międzyczasie robi Zjednoczone Królestwo. Na szczęście nic strasznego. Jakby chcieli wywołać nową wojnę, to by się dla nas nie skończyło to jakoś super najlepiej. Tutaj nas atakują Sowieci. Tutaj mamy tą dywizję, która jest kompletnie wolna. Te dwie dywizje mogą zaś sobie normalnie po prostu przejść też tutaj. Będziemy chcieli po prostu... To wy może wejdziecie w tą stronę. No i zobaczmy w takim razie, jak tutaj z tym... A, już nie macie Landlizu, czyli dobrze, czyli jednak się skończyło tak jak zgodnie z planem. Polacy dzięki temu powinni odzyskać sporą część sprzętu, a mając więcej sprzętu powinni sobie lepiej radzić. Tutaj niestety tą dywizję szybko przerzucimy w sposób strategiczny. Tutaj będzie trzeba umocnić po prostu tą pozycję. Sowieci będą coraz więcej wytracać sprzętu, jak widać ich, jak tutaj zobaczymy sobie na przykład te dywizje. Stan ich siły, czyli po prostu zaczyna im brakować sprzętu. I my będziemy to wykorzystywać. Nasza produkcja, my sobie radzimy z naszą produkcją, ze sprzętem. Tutaj jak widać mamy do czynienia z 25 dywizjami sowieckimi, więc sobie się zatrzymamy. Teraz zaatakowaliśmy i oni postanowili na nas wykonać kontratak. Co jest dla nas, się skończyło całkiem dobrze. Tutaj... Tutaj będą też nas atakować 18 dywizjami. Tutaj bym z chęcią spróbował uderzenie. Zobaczmy tutaj. No, jako tak to wygląda. Tutaj dorzucimy tą dywizję, żeby uderzyć w tym rejonie. Tutaj przeciwnik nas będzie atakował. Ale no, niestety muszę powiedzieć, że moje dywizje, kiedy się bronią, na przykład ta dywizja ciężkiej piechoty ma otrzymuje, no, sporą część miękkich ataków, ale tak naprawdę sporą część, bardzo mało, ale też, no, otrzymuje trochę twardych ataków. No, ale więc w tym momencie tak otrzymuje 15% z tego, to jest mniej więcej jeden ciężki atak i 85% z tego, to jest 85% z tego, to jest 42, czyli ma w sumie 43 ataku na moje 250 obrony, podczas gdy on otrzymuje większość naszych ataków. No jedynie poza tym korpusem zmechanizowanym, którego nikt nie może tutaj przełamać, ale to są tylko chyba Włosi, poza... No minimalnie brakuje na oddziałach tej piechoty tutaj. Korpus ekspedycyjny polski, nie podziękuję. Tutaj dobry moment, żeby spróbować uderzyć po prostu na tą pozycję. Przeciwnik ma problemy z zaopatrzeniem, no i będziemy go tak... Nie jest to najpiękniejszy sposób prowadzenia wojny, ale po prostu tutaj Sowieci mają bardzo duże siły, dużo mają sprzętu, duże możliwości produkcyjne jeszcze tak naprawdę. Mają 59 do 83 fabryk, ja mam 88, czyli mam trochę więcej. No i mamy jeszcze oczywiście naszych sojuszników, czyli Jugosławię, Włochów i Polskę i ktoś jeszcze tutaj? I Grecję, więc tu mamy większą przewagę sprzętu. Więc powinniśmy w pewnym momencie zacząć ich wykrwawić. Dopóki Sowieci będą tutaj nas atakować, będziemy mieli, przyjmiemy taką trochę doktrynę, która jest, się wywodzi praktycznie z pierwszej wojny światowej, czyli wykrwawienie przeciwnika, ale tutaj jest bardzo skuteczny. Przeciwnik ma problemy, będzie miał zaopatrzenie, ma cały czas problemy z zaopatrzeniem. Jak sobie zobaczymy na przykład tutaj, to ma 66% zaopatrzenia, tutaj ma
13% na przykład zaopatrzenia tylko, więc ogólnie rzecz biorąc nie jest w takim dobrej pozycji. Jego oddziały walczą przez to tak naprawdę niczym śmieci. Tutaj możemy tak naprawdę zaryzykować przełamanie tutaj pozycji przez rzekę. Tutaj przeciwnik będzie teraz rzucał dużo oddziałów tak naprawdę, żeby nas wypchnąć z tej pozycji. A każdy teren dla nas zajęty jest po prostu, daje nam przewagę. Tutaj niestety on będzie miał, nie ma problemu z zaopatrzeniem. Dlatego my się wycofamy i może on nas zaatakuje. Ale póki on będzie nas atakował na pozycje w miarę umocnione, czy też po prostu za rzekę, to będzie podnosił niepotrzebnie po prostu duże straty. Tutaj ma już 70 zaopatrzenia, czyli tutaj sobie radzi on z zaopatrzeniem nie najgorzej. Tutaj możemy teoretycznie spróbować uderzyć na Witebsk. Tutaj bym przerzucił jeszcze dwie dywizje piechoty. Na razie tylko po to, żeby tutaj wzmocnić obronę tego punktu. Jak będziemy Witebsk kontrolować, przynajmniej będzie jakaś poprawa sytuacji. I teraz Jugosławia jakby chciała nam przekazać 40 dywizji. Tutaj mielibyśmy... Ja wyjątkowo się zgodzę. Nie jestem jakimś strasznym zwolennikiem oddziałów tych ekspedycyjnych. Wy tutaj wyznaczymy nowego, powołamy dowódcę. Nawet zrobimy go marszałkiem polnym. No i zobaczymy, tutaj macie... Są takie duże dywizje piechoty. Czy macie coś ciekawego z tymi... to te dywizje tak naprawdę będą takie sobie, więc tutaj bym po prostu wziął na razie je, zgromadził w jakimś tam miejscu. Po prostu je przygotował w razie czego do... jakby była potrzeba załatania jakiejś pozycji po prostu. Tutaj dalej są trochę problemy z tym zaopatrzeniem, ale jakoś sobie radzimy. No i mamy już wyposażenie zaawansowane piechoty. Raczej nie piechoty, tylko Jezu, narzędzia mechaniczne. I teraz to wykorzystamy, żeby, jak powiem, zacząć produkcję czołgów ciężkich najpierw. Ponieważ tutaj to szybciej, dzięki temu będziemy mogli zacząć produkować, wynajdywać ciężką artylerię samobieżną 2. Co nam po prostu sprawi, że będziemy jeszcze w lepszej sytuacji. Tutaj po prostu bym zaryzykował po prostu uderzenie na Witebsk tymi siłami. Póki przeciwnik tutaj... Miejmy nadzieję, że te dywizje włoskie będą w stanie utrzymać pozycję. A, i skończyliśmy oczywiście cel narodowy. No to w takim razie, jak mamy cel narodowy, możemy zrobić też dzielenie się technologią. A ja zobaczę, ile czasu już minęło. Albo możemy w końcu pójść w wysiłek przemysłowi sobie dorzucić parę fabryk, ale te fabryki to tam nam pół biedy. Tutaj na razie będę chciał w tym momencie trochę naprawić i poprawić już tą infrastrukturę. Tutaj też rozwijamy nasz przemysł, więc to jest tak mniej ważne. Wysiłek. Tutaj dostaniemy elektronikę, przemysł i tak też zrobimy. Dzielenie się technologią. Tutaj zobaczmy. To oni mają tutaj, widzę, problemy trochę z zaopatrzeniem też, przeciwnik. Tutaj będą nas atakować. Jakby nam się udało tutaj wykonać jakieś takie ładne przebicie na tej linii, byśmy tutaj mogli odciąć wiele dywizji sowieckich, ale niestety jak widać to się raczej nie uda. No dobra, kiedy przeciwnik tutaj chce się bronić tyloma dywizjami, to my mu to pozwolimy. To będzie, my będziemy co prawda tracić ludzi, no i tracimy ich w dosyć szybkim tempie. Na szczęście mamy jeszcze cały ten sprzęt tutaj. Zobaczmy, mamy ciężką artylerię samobieżną w wystarczającej ilości, dorzuciłbym jeszcze dwie, o, w ten sposób. Dorzucił więcej dywizji. Tutaj powinniśmy mieć bez problemu z zaopatrzeniem. Moglibyśmy kazać teoretycznie wyszkolić te dywizje, no ale tutaj niestety problem jest taki, że oni mają... O, coś trzeba będzie wymyślić zastosowanie do tego korpusu ekspedycyjnego, tylko jeszcze nie wiem jak i co. No dobra.
Tutaj widzę, że niektóre dywizje właśnie, na przykład ci spadochroniarze, czyli wzdłużno woje, czyli WDW, czyli powietrzne desantowe, wzdłużno desantna brigada. Jak widać, oni nie mają wcale tak dobrej sytuacji. Tutaj będą oni wytracać coraz więcej sprzętu i, no i miejmy nadzieję, że zaraz to po prostu się dzięki temu ich sytuacja załamie. Tutaj oczywiście mają, no nawet belgowie mają trochę problemów z zaopatrzeniem, co jest trochę ciekawe. Tutaj bym zaryzykował i spróbował takie uderzenie na chwilę. Jest duża szansa, że dzięki temu przeciwnik, no tutaj oczywiście się nie uda ten atak. Będziemy lecieć z czasem, zobaczmy tutaj tak, sprzęt broni, no tak, jeszcze oczywiście nam zajmie sporo czasu, nie będziemy w stanie wymienić całość naszego wspaniałego sprzętu. No tutaj będziemy badać czołgi średnie. Polacy, a niestety mi przeszło, nie, chciałem zobaczyć co tego robić. Tutaj znowu nas teoretycznie chyba wypchnął, albo i nie. Właśnie muszę zobaczyć też skład naszych dywizji. Piechota ma jednostki inżynieryjne, czy ciężka piechota ma? Też ma jednostki inżynieryjne, bardzo dobrze. Obydwa typy jednostek mają też artylerię wsparcia. No, czyli ogólnie rzecz biorąc, nie najgorzej. Tutaj te dywizje piechoty zmotoryzowane mnie kompletnie na razie nie obchodzą. Jak tam w ogóle sytuacja z ciężarówkami? No, tak jako tako. Tutaj zobaczmy jak z tym zaopatrzeniem. No tutaj, no minimalnie nam troszkę brakuje tego zaopatrzenia, no ale tutaj cały czas naprawiamy i poprawiamy sytuację. I tutaj, no niestety ten Żytomir nieszczęsny jest nie do opanowania. Tutaj będą nas atakować bardzo długo, czy w końcu powinni ewentualnie nas być w stanie wyrzucić tymi swoimi dywizjami. Ale biorąc pod uwagę, że tutaj przeciwnik ma problemy z zaopatrzeniem, powinniśmy się bronić całkiem nie najgorzej. Tutaj niektóre dywizje mamy już naprawdę z dużym poziomem doświadczenia, niektóre są trochę mniej doświadczone. Będziemy też chcieli oczywiście za jakiś czas, prędzej czy później, przygotować nasze armie do... Czy mogę w ogóle anulować te... Ciekawe, czy można jakoś po prostu... odesłać. W sumie nigdy nie korzystałem z jednostek tych korpusów ekspedycyjnych. Bo na ogół wiem, że... Chociaż mam tą zaletę, że tutaj mogę dzięki temu kontrolować tą sytuację z zaopatrzeniem, więc nie dorzucę tutaj zbyt dużo jednostek tam chyba na linię frontu. Co też będzie miało swoje korzyści. Tutaj nas powoli wypychają z tej pozycji. Więc tutaj zobaczmy, tutaj zaopatrzenie... Więc tutaj mógłbym tak naprawdę ufortyfikować tą linię w ten sposób. Tutaj mieć wtedy pewność, że takie oddziały będą bardzo pomocnicze. Niestety zestrzeli naszego jednego pilota i mamy nową fabrykę zbrojeniową. I z chęcią ją dorzucę do większej produkcji sprzętu pancernego. Tutaj skończyliśmy badać naszą kolejną doktrynę i będziemy dalej zmierzać w tą stronę do wysuniętych obserwatorów. Będziemy chcieli oczywiście kiedyś dorzucić też jednostki zwiadowcze. Tutaj minimalnie pogarsza naszą organizację. No tak bardzo, bardzo minimalnie. Czy mamy na to wystarczająco sprzętu? Mamy. Tutaj nic nie zmienia. No, poprawię trochę te współczynniki. No i tak też zrobimy. Dorzucimy do jednostek piechoty. Tutaj do ciężkiej piechoty niestety wolałbym chyba nie dodawać, bo to obniży minimalnie pancerz, minimalnie przebicie. A tego nie chcę na razie, żeby do czegoś takiego doszło.
tutaj będą chcieli nas wyrzucić z tej pozycji. Na szczęście się to im nie uda. No i tutaj Bobrujsk jest już maksymalno. Tutaj jeszcze jakby Mińsk nam oddali Polacy. Nie, Polacy już nie chcą oddać nam Mińska. No co jest trochę przykre, no ale coś poradzimy. Zobaczmy w ogóle jak z naszą kontrybucją. My mamy najwięcej kontrybucji jak na razie w tej wojnie. Przekroczyliśmy 30 minut, no to tak z minutę jeszcze dwie troszkę poprowadzę dłużej. Tutaj mamy te pozycje przygotowane, dobra. Tutaj mamy 10 dywizji, teraz nie skorzystać w tym momencie do takiego w miarę potężnego uderzenia po prostu na całej linii. To byłoby przykre, zwłaszcza, że przeciwnik naprawdę ma spore problemy już z wyposażeniem. Tutaj te dywizje są naprawdę porządnie wykrwawione. Tutaj dorzuciłbym tak naprawdę może, tutaj co mamy tylko tak naprawdę... Tutaj mamy dwie dywizje zmechanizowane, te dywizje zmechanizowane tak naprawdę są, no tak, no, jakby to powiedzieć, lepiej przemilczeć. W sumie jestem ciekawy jednej rzeczy, jeśli bym, aha, czyli oddział, aha, czyli w ten sposób się po prostu pozbywałem tych oddziałów korpusu ekspedycyjnego, to jest ciekawe. Wy będziecie się tak. A no tak, wy zostaliście się zrekrutowaliście niedawno. To was chwilkę po szkole, żebyście byli wytrenowani. I poziom doświadczenia po prostu spadł z tego powodu, że zmieniłem trochę te jednostki, które są w armii. Znaczy w tych dywizjach. Tutaj wysunęliśmy się do przodu. Tutaj przeciwnik teraz dalej będzie atakował. I ja bym dorzucił te 10 dywizji piechoty tak naprawdę na tą linię. Mamy nowego asa przy stworzy. No i cóż, będziemy? Będziemy dalej kontynuować nasze wspaniałe natarcie. Tutaj będziemy chcieli powoli spychać przeciwnika. Tutaj mamy nawet nie najgorszą tą sytuację z zaopatrzeniem. Tutaj przerzucę te dywizje. Tutaj muszę poczekać, aż przeciwnik tutaj skończy atakować. I tutaj wykonamy atak. Jeśli się uda zgodnie z planem, no to byśmy byli w stanie tutaj po prostu odciąć nawet te 6 dywizji, czy 10. Tutaj będziemy chwilowo spowalniać atak przeciwnika. Tutaj uderzymy. Skończyliśmy badać ulepszenie artylerii. Możemy jeszcze raz badać lepszą artylerię. Albo możemy się po prostu pożegnać w tym momencie. Zobaczmy. Czołgi. To zróbmy jeszcze tylko te badania szybko. No tak, to trochę potrwa. Tutaj się rozwija. Samoloty. Moglibyśmy zacząć wyśliwce w sumie badać. Dwa, co by nam też pozwoliły powoli uzyskiwać przewagę w powietrzu. Albo jednostki inżynieryjne zapewnią nam teoretycznie trochę premii w przypadku ataku i obrony na punktach umocnionych i przede wszystkim zwiększy nasze maksymalne okopanie, a my będziemy się, że tak powiem, chcieli posuwać tak trochę skokowo. Przesunąć się, zaatakować, chwilę się umocnić, żeby przeciwnik wytracił siły na kontratakach, a im większy maksymalny nasz współczynnik ten, tym lepiej. Dobrze, tutaj tak, nie, tak mieliście iść tutaj i mamy jeszcze jedną fabrykę, dorzućmy ją do fabryki broni. Chcę po prostu mieć pewność, że tutaj nie będziemy mieli złej sytuacji pod żadnym pozorem. Tutaj będą nas atakować sporą ilością tych dywizji. Tutaj niestety była dobra okazja, żeby przeciwnika wypchnąć, no ale tutaj będziemy kontynuować natarcie.
Tutaj mamy teraz trochę znowu problemów z zaopatrzeniem. Więc może się znowu sytuacja wyglądać tak, że my zaatakujemy, my będziemy mieli problemy z zaopatrzeniem. Ale miejmy nadzieję, że to się stanie. Nie, tak nie stanie. Mamy, straciliśmy 300 tysięcy żołnierzy, Włosi też prawie 300 tysięcy, Polacy 150 tysięcy, Litwini 6, 10 tysięcy po stronie Jugosławii, podczas gdy Związek Radziecki stracił prawie 3 miliony już żołnierzy i sytuacja będzie dla niego coraz gorsza. W tym czasie, no na szczęście Wielka Brytania nic tutaj nie kombinuje. Po prostu strasznie się boję, że to, że tutaj zostały Niemcy jako marionetka polska, że tutaj może to się skończyć tym, że po prostu ktoś nam wywoła wojnę, bo, no bo tak. Ale tutaj jak widać, sytuacja wygląda całkiem nie najgorzej. Powoli bałem się po prostu, jak dzisiaj zaczynam nagrywać, że to się może skończyć tym, że dojdzie załamania linii, dlatego już planowałem po prostu się wycofać. Ale jak widać, Sowieci po prostu wytracili dużo oddziałów na próbie przekroczenia tutaj rzeki. My tutaj podchodzimy pod Gomel, Kijów, Witebsk. Ten Witebsk byłoby dobrze jeszcze zająć tutaj. No i tutaj mamy trochę problemów z zaopatrzeniem. Tak samo tutaj. Miejmy nadzieję, że tutaj sytuacja jakoś się unormuje. Jak się nam uda jeszcze bardziej tych Sowietów, że tak powiem, wyrzucić i zająć. Im więcej terenu będziemy zajmować, tym jest większa szansa, że te nasze oddziały, że tak powiem, będą po prostu bezproblemowo. Tutaj mamy, tutaj możemy zaryzykować takim uderzeniem. Tutaj możemy jedną dywizję, tutaj dwoma dywizjami dorzucić i w ten sposób zaryzykować taki manewr. Tutaj by się udało. No, całkiem nieźle idzie. Dobrze, tak czy siak już przedłużyłem jak zwykle. Więc my się zobaczymy w następnym odcinku, a tymczasem się z wami pożegnam. Do zobaczenia następnym razem. Hej!